Cześć, witam was bardzo serdecznie w Maxie Payne. Zapowiadałem ostatnio tą serię na kanale, nagrywam to na zapas, gdyż nie mam wam jak wrzucić pozostałych odcinków z Gothica, ale mam nadzieję, że będziecie pozytywnie nastawieni dzięki tej serii. No i jest coś nowego w końcu na kanale, także nie przedłużając, chciałbym rozpocząć rozgrywkę, no i nową grę i wybór poziomu gry ścigany. Nie mamy odblokowanych, musimy przejść grę, żeby je odblokować, dlatego zapraszam was teraz do poziomu ścigany w Maxie Payne. Obejrzycie sobie teraz krótki, a raczej długi film wstępny. No i to tyle, co mogę wam powiedzieć. Uwaga, sprawdzić, co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. No i zaczynamy część pierwszą, amerykański sen. No to tak, miłego seansu przy oglądaniu cutscenki, która teraz się pojawi. No i chwilowo znikam. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown Północ. Przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy, głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michelle, skarbie, jesteś w domu? Jak widzicie, bardzo się nawet kiedyś za dziecka dobałem tej gry ze względu właśnie na diabła. Takie oznaki Valkyria. Oto kolejna kascenka. Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną, magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Coś o Max Payne, no to tak. Gra została wydana przez Remedy i Rockstara. Jest to gra od 18 lat, dlatego kto tam nie ma 18 lat, to tak, że tak powiem, może obejrzeć sobie w tajemnicy, ale nie ma problemu. Dobra, tutaj jest śrutówka. My mamy już 2 bronie. I zaczyna dzwonić do nas telefon. Odbierzmy go zatem. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak.
Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? To było właśnie bardzo podejrzane, gdyż... muszę jeszcze sobie przyciszyć tutaj dźwięk w grach i muzykę. Bo widzicie, że jest trochę za głośno. Okej, okay. Teraz powinno być lepiej, gdyż są takie szumy. Gra została wydana przez Rockstar Games, czyli twórców gry GTA. Tutaj jak widzicie, wszystko zostało porozwalane, ktoś wdarł się do naszego domu. Widzicie tutaj, nie możemy zbytnio zobaczyć, co się tam dzieje. O, a tu jest kolejny, a raczej pierwszy nasz przeciwnik. Dobry jest ten moment, quick time, nie quick time, event. Co ja mówię? Slow motion, a tutaj zabili właśnie nam dziecko, jeszcze to przygnębiające. To przygnębiająca muzyka. Kołysanki. Ciała upadłych aniołów. Okej, dobra. Oczywiście przeszłem kilka razy tą grę, dlatego wiem, co się stanie. Nie, nie, o Boże, Michel, skarbie. Widzicie, żona Maxa została zamordowana, jak i jego dziecko. No i nie skończyło się to zbyt dobrze. Gra jest naprawdę świetna, pomimo swej grafiki. Jest dość zapamiętywalna przez dużą ilość osób. Nie! To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkyrium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przychodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrii. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. No to jesteśmy w rozdziale pierwszym, stacja Roscoe Street. Tutaj jest dość... bardziej klimatycznie, jeżeli chodzi o... pierwszą mapkę, czyli pierwszy wstęp, tutorial jakby. Nie chciałem wam pokazać treningu ze względu na to, że po prostu jest to samouczek jak grać. Ja grać oczywiście umiem, dlatego nie będzie żadnych problemów. W Maxa Payne'a gram od kilku już, praktycznie od dziecka. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Najlepsze są teksty właśnie Maxa Payne'a, jak on porównuje wszystko do czegoś, na przykład ta kula była mroźna jak kostka lodu spoczywająca gdzieś w odmętach lodu. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Właśnie zawsze mnie to śmieszyło, jak on to porównuje wszystko. Tutaj właśnie, jak widzicie, już krew. Pierwsze są już wstępy. Personnel only. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Jak widzicie, wszystko jest tu zakrwawione. Już zaczęła się
pierwsza rzeź. Oczywiście ważnym elementem jest też element eksploracji w poszukiwaniu amunicji i sekretnych pomieszczeń, dzięki którym na jakiś czas powstrzymać ból. Dzięki którym będziemy mogli kurczę, Max, przerwałeś mi. Znaleźć po prostu większą ilość amunicji i wszystkiego. Teraz idziemy sobie tutaj. Widzicie, tam są pierwsi przeciwnicy. Oczywiście nie będzie żadnych problemów z ich pokonaniem. Oj! Okej, zabieramy ich Desert Eagle. Oczywiście scrollem możemy przesuwać i nasze bronie. Mamy gazrurkę, podstawową broń walki wręcz. O, tutaj kogoś zabili. Pyk, 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 pyk. Dobra. Kurczę, nie trafiłem go. Muszę jeszcze sobie zmienić broń. O, nawet fajnie zmienił sobie. To więc poprawę kolejny. Coś się stało? Nie wygłupiajcie się. Słyszycie? Wszystko w porządku? Dobra, załatwmy go. Oczywiście nie możemy podnieść tej broni chyba. No nie, bo jest ze kratkami. Dobrze jest rozbudowana ta gra. Remedy Entertainment się postarało, albo Rockstar Games, już nie za bardzo wiem kto stworzył. A tam się ktoś dłowi, zaraz się udłowi własnymi kulami. Yeah. Dobra. Gość został zlikwidowany. Jak widzicie, fajne jest w Max Payne to, że możemy korzystać z każdych animacji, jest dużo zrobionych. Klik, klik. Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. No, Maxu nie znał właściwego kodu, ja sobie jeszcze zapiszę, żeby nie przegrać tutaj. Pyk, w główkę. Pyk. O, dojeżdżam jest pleców jeszcze, gościu. Dobra, jest już ranny. Oczywiście painkillersy służą nam za po prostu leczenie się. Jeszcze pójdziemy tam, gdyż są jeszcze tam jakieś łobuzy, jak widzicie. Save'nę sobie F5. F9 możemy się wczytać. Tutaj gościu już. Halo? Nie, dobra. Opił się chłopak do pracy jutro to. Dobra, nie? Tutaj bierzemy sobie wszystko z tych... Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Tutaj zamknięte. Tutaj są ludzie, o ile pamiętam. Trudna robota, ale dają tyle, że ryzyko się opłaca. Obym trafił w butelkę. No, traf. Chciałem powiedzieć bezi. A i painkillersy, zawsze w porządku. Przestrzel kratę. No kurde, no on cię zabije, a ty nie. Dobra. Został pokonany, oczywiście. Kratka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Jeszcze jeden save'ik. I znajdziemy zaraz inne dojście do tunelu, gdyż musimy przebić się przez tą drogę. Persona only. Tutaj jak widzicie cała stacja została przejęta przez tych bandytów. Dobra, musimy go uratować, jednego z pracowników. Gdyż on był kluczowym do... Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Muszę sobie pogłosić dialogi. Dobra. Tutaj fajne są, że możemy sobie teraz iść do panelu
kontrolnego. Dzięki niemu, oczywiście. No, chodź tu. Z tymi NPC-tami tutaj to jest lepiej niż w Godziku, bo się nie zacinają o różne... klik-klik. O różne... teksturki. Udało się, tędy. Ty, uważaj! Nie mógł tego przeżyć. Ale dzięki temu możemy wejść tutaj. Oczywiście to nie są paykillersy. Tutaj będzie dość dobra rzeź, dlatego musimy sobie zapisać. Jeszcze będę nagrywał listę The Painful grę, o ile ktoś kojarzy. Bardzo fajna, klimatyczna gierka. Okej. Jakoś damy sobie radę z nimi. Lisa the Painful to jest gra 2D, ale z pewnością wam się spodoba jej fabuła. No a oni zostali już zlikwidowani przez naszego Maxa Payne'a, który raczej nie przejmował się zbytnio. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich widzów, jak i Nusię, która zaczęła dość sporo oglądać wszystkie moje serie. Tutaj jeszcze, jak widzicie, zostało włączone, został włączony po prostu pociąg, elektryczność w nim. Dobra, tutaj musimy kliknąć sobie. Lisa the Painful opowiada o człowieku, który z łobuza stał się po prostu... Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. Stał się po prostu takim... troskliwym ojcem. I tutaj Maxiu powiedział właśnie taką... takim wierszem wszystko. I tutaj właśnie będziemy rozwalać, żeby przejść na następny etap. Na szczęście Maxowi się nic nie stało. Jeśli chodzi o subtelność. Dokładnie, Maxie, dokładnie. Wszyscy zostali tutaj unicestwieni, o ile wiem. A nie, jednak wyszedł. Ale szybko... oni też szybko zginą. Nie było to zbyt trudne. I następnie kolejny etap tutaj będzie. Dlatego sobie chcę zapisać jak najprędzej, bo nie chcę zginąć. No, nie chodziło mi o to, Maxiu. Nie rzucaj się. Rozdział drugi na żywo z miejsca zbrodni. No i tutaj przejdziemy jeszcze 5 minut. Mam nadzieję, że nam starczy czasu, gdyż chcę jeszcze nagrać Gothica. Będę nagrywał na zmianę i wrzucał... Zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Dobra, jak widzicie... podejrzane się tu rzeczy dzieją. Tutaj już dwóch cwaniaków widzimy. Dobra. Prawie dostaliśmy, ale nic się nie dzieje. Oczywiście ja muszę, jak zwykle, tracić amunicję na wszystko. Gdyż... ja tak zawsze miałem, że nie starczało mi po prostu amunicji na daną broń. Hej! Dobra, tu jest kolejny gnojarz. No strzelaj sobie do góry, gościu. Na pewno nie zabijesz, nie? Okej. Gdybyśmy pozwolili mu tu iść, to on by sobie po prostu czekał w tym miejscu, żebyśmy zginęli od jego ciosu z śrutówki. Ja sobie zapiszę. W Max Payne tworzy tylko jeden zapis, ze względu na to, że i tak się nic nam nie stanie zbytnio. Dobra, czy go trafię w główkę? I celownik jest trochę taki... ciekawe, czy można go zmienić. Jeżeli można zmienić wygląd celownika. Chyba nie można, wiecie? Nie można. Kurczę, chyba w dwójce można było zmienić celownik.
Dobra. Ze śrutówką najważniejsze zginął. Jeszcze tutaj jest jeden z beretką. Idzie nam bardzo prosto jak na let's play, bo skupiam się jednocześnie na mówieniu i jednocześnie na graniu. Dlatego przyszykujmy te skrzyneczki. Opening skrzynek. Jestem ciekaw, czy tam coś się znajduje. Gdzieś nigdy tam nie byłem. Dobra, nic tam nie ma, jest po prostu zawalone przejście. Możecie dać w komentarzu opinię, jak wam się będzie podobać ten Maxiu. Czy chcecie więcej odcinków z niego? To też dupło, dość mocno. Co to do cholery było? Nawet Maxiu nie wie, co to było. Zapiszmy sobie. Gotowe. Daj mi detonator. O czym ty? O detonatorze. Myślałem, że go zabrałeś. To ty miałeś go wziąć. A kurwa. Potrzebny nam detonator, jak widzicie. Jak słyszeliście sami z ich rozmowy. Ten ma już obrzyna. I jest to nieco silniejsza broń od... Jest to nieco silniejsza broń od śrutówki. Jest bardzo do niej podobna. Czekajcie, pozbieram sobie tutaj broń. Wiem, nie powinienem tak marnować na te skrzynki. Powinienem z rurką to wszystko zrobić. Tutaj oczywiście brakuje nam... Drzwi zaspawano na amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Tutaj potrzebny nam detonator, żebyśmy mogli wysadzić... żebyśmy mogli wysadzić całkowicie... drzwi. Dobra, panowie, policja jest już... A tutaj dopiero się zacznie jadka, dość mocna. Mamy własny plan działania. Dobra, czy nam się uda? No, dość powiedziałbym, że średnio. Ja jestem taki słaby dość w strzelanki. Ale myślę, że nam się uda. Bardzo pięknie. Wszystko zdziałać. No już prawie nie żyjemy. Już dostaliśmy tak mocno z śrutówki, że... No, to nie było zbyt mądre, Maxiu. Muszę jakoś wyłączyć automatyczną zmianę broni, gdyż to mnie kiedyś zabije. A mamy wyłączoną, nie wiem dlaczego, pewnie skończyła się amunicja i szybko Maxiu przemienił w slow motion. Zostawmy sobie jak zwykle jeden painkillers, gdyż ja tak działam. No i wpiszmy kod. Speak! Oj, dobra. Łatwo poszło, łatwo pójdzie. Dobra, ten też szybko jakoś łatwo zginął. Oczywiście tutaj w Nowym Jorku, jak widzicie, wszystko się dzieje tak nagle. Po prostu byliśmy zwykłymi gliniarzami, a tu po prostu staliśmy naprzeciwko wielkiej mafii. Zdepliśmy praktycznie w samą błoto. Dzwoni telefon, ja sobie zapiszę tutaj i odbierzmy go. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Poznajcie się! Jasne, Jim. Pogadałem z chłopakami, wszystkim jest bardzo przykro, już więcej tego nie zrobią. Kto mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. No na pewno nie, no Max. Ty w ogóle mówisz, nie? Tutaj znajdziemy detonator, o ile pamiętam. Część łupu na stole. A nie, tutaj jest coś grubszego. Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Właśnie Azir Korporacja to może mieć coś wspólnego właśnie z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Taki mały, drobny... Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Drobne insynuacje moje. Widzicie? Sądząc po liczbie detonatorów, przedźwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Maxi, wysadzenie statuły. No nie.
No nieźle. On dużo ma właśnie porównań, jak sami słyszycie. Oczywiście teraz będziemy mogli się dostać do... w głąb wszystkiego. W głąb tam, gdzie był ten detonator, a tu jest kolejny właśnie z śrutówką. Nie cierpię ich, gdyż oni właśnie zadają naj... No i fajnie, no i Maxiu giniesz, on granat wypuścił. A nie? Kurde. A jednak wszyscy przetrwaliśmy. Po prostu sądziłem, że zginiemy od takiego czegoś. No i załóżmy detonator i uciekajmy. Dobra, ciekawe czy tu wystarczy. Tutaj właśnie spotkamy pewnego przyjaciela. Oto i on. Stój, Max? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje, do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ścianę tunelu prosto do skarbca banku Rosco. Kiedy tu jesteśmy? To zagrywka Lupino? Robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to Lupino, to... Alex! Alex! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Jak widzicie, przyjaciel Maxa, Alex, nie żyje. A tutaj kolejni... Kolejne zbile, które chcą nas zabić. Ginił łobuzie, wredny, okej. No i na tym będziemy kończyć. Jak widzieliście, jest to dopiero nasz taki początek wszystkiego. Dlatego piszcie, jak wam się podobał ten odcinek, czy chcecie więcej. I oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek z Maxa Payne'a, który pojawi się z pewnością niedługo i w zależności od waszych komentarzy. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie.